stare mury opactwa tynieckiego, piękny śpiew Jerycha, który uniósł mnie pod niebiosa. Naprawdę zachwyca to, w jaki sposób fundacja wykorzystuje to wsparcie, w jaki sposób organizuje koncerty, wydarzenia, prowadzi profil na fanpage'u. Wszystkie te elementy są robione na bardzo profesjonalnym poziomie. To koncert Jerycha podczas festiwalu Muzyka Divina. Ale tym, czym zostałem zupełnie oczarowany, taki detal, ale który pokazuje to, co jest takim sednem działalności fundacji. Mianowicie po zakończeniu koncertu chłopaki odwrócili się w stronę tabernakulum, uklęknęli i zeszli. Że pozwoliła nam jako Perfugium zrealizować nasze kolejne marzenie i wydać tę płytę Kraków Pępek Świata. Jesteśmy teraz tak bogaci w płyty jak Edyta Górniak. A poza tym dziękuję za to, że robią rzeczy cudowne, niespotykane, za fantastyczne koncerty i za świetne warsztaty, w których miałam okazję uczestniczyć. Zachwyca i niezmiennie fascynuje mnie to, jak można było mieć tak odważny i szalony pomysł, żeby powołać do życia fundację, która zajmuje się tak elitarną i niszową rzeczą jak muzyka liturgiczna. To nie mogło się udać, a jednak się udało i to wspaniale się udało. Propagowanie muzyki liturgicznej na wysokim poziomie, tworzenie też środowiska, w którym można dyskutować, reflektować nad muzyką liturgiczną, jest dzisiaj bardzo ważne dla Kościoła i dla wszystkich, którzy jesteśmy w Kościele.